kierowcy nie powinni dać się zaskoczyć zimie. Tak jak mówi się, że zima zaskoczyła drogowców, to my kierowcy nie dajmy się zaskoczyć. Poćwiczmy trochę, czy na jakimś zaśnieżonym placu zamkniętym, czy na obiekcie do tego przygotowanym. Jedno z ćwiczeń, które proponujemy, pokazuje, jak niewielki wzrost prędkości ma olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o i reakcję kierowcy, i drogę hamowania na przykład. Jeżeli dołączymy do tego ominięcie przeszkody, u nas jest to woda, w realnych warunkach może to być zwierzę, pieszy, może być to jakakolwiek inna przeszkoda, no to okazuje się, że te warunki, czyli ślisko na drodze, śnieg, no generują bardzo duże zagrożenie. A na co zwracać jeszcze uwagę? Na płynność ruchu. Na pewno nie wykonywać ruchów w jakiś sposób agresywny, nie szarpać się z kierownicą. Prędkość, płynność ruchów i spokój za kierownicą to jest podstawa, którą każdy kierowca powinien się, na której się powinien skupić, tak. Musimy pamiętać o sprawności technicznej naszego samochodu. Najważniejsza sprawa to mieć opony adekwatne do pory roku, czyli opony zimowe, które też nie są już po wielu, wielu sezonach albo używane przez pół lata, kiedy one zdążyły się przegrzać. Wyglądają jeszcze całkiem dobrze, ale straciły swoje właściwości. No, miejmy świadomość tego, że nasze decyzje będą skutkowały na większe lub mniejsze bezpieczeństwo za kierownicą nasze i innych uczestników ruchu.